Witajcie na kanale Faustus Polska, z tej strony Damian i dzisiaj mam dla Was taki krótki film, w którym zaprezentuję Wam sterownik Blackbox, a właściwie odpowiem na jedno z pytań, które również się ostatnio często pojawia, a dotyczy ono kalibracji sterownika Blackbox do Waszych napędów. Często zakupujecie sterownik Blackbox, instalujecie go następnie do jakiegoś swojego napędu liniowego i niekoniecznie wiecie, jak go skalibrować. Chodzi o to, że po zadaniu jakiejś odległości w programie Open Bluetooth Control dana oś nie przesuwa się Wam o zadaną odległość. Do tego służy jedno z narzędzi w oprogramowaniu, które za chwilę Wam zademonstruję i mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam łatwiej kalibrować swoje urządzenia. Co prawda nie będzie to prezentacja Blackboxa, ale pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej to urządzenie. Tutaj mamy oryginalne opakowanie od OpenBuilds. Jak widzicie, tutaj jest rysunek techniczny, gdzie możecie zobaczyć sobie mniej więcej, jak jest złożona płyta, dlatego że my ją tutaj dostajemy już całą złożoną. QR kod dodatkowo, żebyście sobie mogli pobrać dokumentację do sterownika. Sam sterownik jest zapakowany, tak jak widzicie. W nim mamy już wszystkie złącza śrubowe potrzebne do podłączenia. O samym sterowniku nagram jakiś osobny film. Teraz krótko, mamy tutaj cztery złącza pod silniki krokowe. Tutaj są tak naprawdę trzy osie X, Y, Z, gdzie jedna, nie wiem czy to będzie widać, nie będzie chyba. Mamy tu oznaczenie Z, tu będzie X i tutaj jest Y1 i Y2, czyli mamy kopię osi Y tutaj na tych dwóch złączach, dodatkowo trzy złącza umożliwiające podłączenie wyłączników krańcowych plus złącze, które umożliwią nam na przykład podpięcie czujnika położenia osi Z, właściwie tutaj czujnika dla frezu. Z drugiej strony mamy wbudowany przekaźnik, mamy zasilanie 12-24V, sterownik ogólnie najlepiej pracuje na 24V, mamy możliwość podłączenia przykładowo wyłącznika bezpieczeństwa, chłodzenia czy takich narzędzi jak laser, tak? Więc tutaj tych opcji jest wiele. Z boku tak naprawdę, teraz krótko tylko powiem, jest główny włącznik, przycisk resetu, jeszcze tego, o czym nie powiedziałem, tutaj mamy złącze do podłączenia sterownika przez przewód USB do naszego komputera. W opakowaniu jeszcze się znajdują dodatkowe części. Jak sobie to rozpakujemy, znajduje się, jak widzicie, przewód USB i znajduje się tutaj peszel na kable plus tinaty i imbusy, tak żebyście mogli sobie go przykręcić do na przykład profilu aluminiowego. Ja go mam tutaj, jak widzicie, przykręconego do profilu 20x60V slota. Już przewód jest tak samo podłączony, więc możecie sobie go w dosyć prosty sposób zainstalować na dowolnej prawie że powierzchni, bo tak samo można go sobie tam gdzieś przykręcić do przykładowo płyty. Jak widzicie, tutaj będę Wam pokazywał, jak przeprowadzić taką procedurę już na podłączonym Blackboxie, który się tutaj znajduje. Za chwilę, jak tylko aktualizacja Windowsa mi się skończy, to pokażę Wam oprogramowanie OpenBuilds Control, które już gdzieś demonstrowałem na naszym kanale. Mamy podłączone zasilanie 24V do zasilacza. Tutaj mamy zasilacz 350W, jeśli się nie mylę, 24V. Będziemy to wszystko kalibrowali na prowadnicy liniowej złożonej też w systemie V-Slot OpenBuilds. Tutaj mamy silnik krokowy NEMA 17. To jakaś taka próbna nasza prowadnica. Szczerze powiem, nie pamiętam zastosowania, do czego ją tworzyliśmy. Cztery przewody od silnika. Tutaj będziemy mogli za chwilę sobie go podłączyć z drugiej strony pod dowolną oś. W tym celu wyłączę sobie sterownik, żeby nie doszło do żadnego zwarcia. Podepniemy sobie to pod oś przykładowo X. Ok. Tutaj tak samo jest ten przewód zasilający, który idzie nam do zasilacza. Jakby ktoś się zastanawiał, do czego jest ten przewód. No i przewód USB, który następnie podłączymy za chwilkę do komputera. Razem z płytą sterującą Blackbox otrzymujecie oprogramowanie OpenBuilds Control, które widzicie tutaj. Za chwilę zrobię rzut również z ekranu bezpośrednio, żebyście widzieli. Ewentualnie oprogramowanie można sobie pobrać w aktualnej wersji zarówno na naszej stronie, jak i na stronie OpenBuilds.com. I to oprogramowanie służy do sterowania silnikami.
Zanim będziemy mogli sterować, musimy się upewnić, że mamy zasilanie na zasilaczu, czyli jest zasilacz podłączony do gniazdka 230. Jak widzicie, tutaj wentylator pracuje, czyli jest włączony włącznik przy blackboxie. Przewód USB podłączamy do komputera. W tym momencie pojawiła się nam tutaj możliwość podłączenia sterownika, jak widzicie FTDI. Jeżeli Wam to się nie pojawia, dajcie znać, podeślemy Wam jeszcze dodatkowe sterowniki. A kto ma już blackboxa, dostanie te sterowniki również na pendrive'ie. Klikamy connect. I mamy podłączony w tym momencie sterownik do naszego komputera i oprogramowania OpenBuild Control. Przejdziemy również teraz na widok właśnie z poziomu pulpitu. Chwilę po uruchomieniu, na samym początku pokazuje nam się alarm. Ten alarm nas ostrzega tak naprawdę o tym, że położenie tutaj tych osi wcale nie musi być realne z położeniem osi czy wózka na danej osi, na naszej przykładowej maszynie. Jeszcze dwa słowa może o samym blackboxie. Tutaj mamy oprogramowanie oparte o GRBL i takim odpowiednikiem, powiedzmy, możemy powiedzieć, że jest Arduino plus Arduino Shield, z tym, że przy OpenBuild Control i blackboxie tak naprawdę uruchomienie swojej jednostki jest bardzo szybkie, nie potrzebujecie wgrywać tych sterowników, konfigurować bardzo dużo, obliczać tych parametrów, dlatego że do tego służą odpowiednio przygotowane narzędzia. Tak jak powiedziałem, o samym OpenBuild Control też nagramy na pewno osobny film, w którym powiemy Wam nieco więcej. Również na naszych filmach, gdzie prezentujemy m.in. LIDA, więcej powiedzieliśmy i pokazaliśmy, do czego służy to oprogramowanie, więc jeśli ktoś szuka informacji, to zapraszam do tych filmów na naszym kanale. Tutaj oprzemy się tak naprawdę tylko o temat, właściwie będziemy mówili tylko o temacie kalibracji danej osi. Podłączyliśmy sobie sterownik pod oś X, zresetujemy sobie tutaj set 0 i przesuniemy sobie ją o 10 mm przykładowo, tak? I teraz to temat, z którym dzwonicie do nas, wygląda mniej więcej w ten sposób. Te pytania, które się pojawiają, pytacie nas, co zrobić w sytuacji, kiedy przesuwam o 10 mm wózek, a ten wózek wykonuje nam inną odległość, czyli dłuższą albo krótszą. Do tego służą dwa narzędzia. Przede wszystkim przechodzimy sobie tutaj do GRBL Settings, czyli do ustawień GRBL-a, gdzie możecie skorzystać z kalkulatora, który Wam podpowie, właściwie który ustawi odpowiednią ilość kroków na silniku, tak żeby ten wykonał odpowiedni dystans. No i tutaj w przypadku takiego rozwiązania, jakie widzimy, mamy śrubę ACME 8 mm. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj w kalkulator, wprowadzimy, że mamy śrubę ACME, ile kroków na obrót wykonuje nasz silnik, to myślę, ze specyfikacji silnika, jakie są mikrokroki, to jest ustawione już w blackboxie, zazwyczaj to jest 1/8. Przekalkulował wartość, klikamy akceptuj, taki parametr został wprowadzony, zapisujemy ustawienia. No i w tym momencie silnik po przesunięciu w osi X o te 10 mm powinien nam się realnie przesuwać o 10 mm. Za chwilę sobie taki wymiar jeszcze przeprowadzimy, sprawdzimy, czy to się wszystko zgadza, ale wróćmy jeszcze do ustawień GRBL-a. Pokażę Wam dodatkowe opcje. Gdybyście mieli napęd przykładowo na pasku, musicie podać, jaki to jest pasek. Mamy do wyboru GT2 albo GT3. Ile zębów ma nasza zębatka. Też macie tutaj do wyboru od 14 do 30 zębów. Jaki macie rodzaj silnika, czyli ile kroków na obrót wykonuje silnik, jaki jest mikrokrok ustawiony na sterowniku blackbox, tutaj tak jak powiedziałem, to jest 1/8. No i tutaj też ta wartość jest przekalkulowana, gdybym sobie teraz zaakceptował, a mamy śrubę, tak jak widzicie, kiedy ja poproszę, żeby przesunął o 10 mm, widzicie, ten dystans jest zupełnie inny, jak to było w przypadku, kiedy parametr był wprowadzony dla śruby ACME. Ok, ale jest też sytuacja, w której z jakiegoś względu nie wiecie tak naprawdę, jaki macie silnik, ile jest kroków na obrót, albo nie wiecie, jaki macie pasek, czy jaką macie śrubę, no i też chcielibyście skalibrować sobie swój sterownik.
Więc jest to możliwe, wykorzystując jeszcze dodatkowe narzędzie. Tutaj mamy kalibruj Wizard and Tools, ta zakładka kalibruj oś X. Kiedy sobie klikniemy w to, otwiera nam się okno, które umożliwi Wam bardzo prostą kalibrację. Ja sobie przygotuję za chwilę jakiś długopis, marker, żebym Wam to mógł pokazać. W pierwszym kroku, jak widzicie, co prawda tutaj jest cała instrukcja po angielsku, ale program nas informuje o tym, żebyśmy sobie zaznaczyli gdzieś punkt jakiś przy wózku, względem którego będziemy mierzyli odległość, o jaką się przesunie dany wózek. Więc ja sobie tutaj narysuję kreskę. Okay. Nawet z dwóch stron. Z drugiej strony też sobie narysuję kreskę. Co prawda wystarczy tylko z jednej strony. Ja tutaj narysowałem już z dwóch. Tak, dla swojej pewności. Zaznaczamy, że zaznaczyłem punkt 1. Teraz poprosimy, żeby przesunął nam oś o 100 mm. Klikamy tutaj Move X 100 mm. On przesuwa automatycznie. Teraz możemy sobie zaznaczyć drugą kreskę w tym miejscu. W międzyczasie kliknąć zaznaczyłem drugą kreskę na pulpicie. I tak naprawdę tu musimy zmierzyć tą odległość, ten dystans, jaki był pokonany przez wózek. Ja tutaj mam parametr, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale mam tutaj parametr dokładnie, ta miarka może nie jest super idealna, tak naprawdę zalecam zrobić to SUV miarką. Mam tutaj około, już Wam powiem, 14,5 mm, więc wprowadzam sobie ten parametr tutaj 14,5, że taki dystans realnie został pokonany. Klikamy zaakceptuj nowe ustawienia. No i teraz zerknijcie, jak ja cofnę sobie o te 10 mm, ten dystans jest większy, nawet możemy sobie zaznaczyć teraz 0. Dla swojej pewności znowu ta kalkulacja została przeprowadzona prawidłowo. Podobnie sobie zaznaczę punkt. Każe się przesunąć osi o 10 mm. I teraz zmierzmy, czy to jest 10 mm. I tutaj się wszystko zgadza, o 10 mm przesunęła nam się oś, więc uznajemy, że ten dystans został prawidłowy, właściwie w oprogramowaniu została wprowadzona poprawna wartość, czyli teraz ten wózek nam po kliknięciu 10 mm pokona rzeczywiście dystans 10 mm. I jeżeli będziecie chcieli uruchomić jakiś swój program, na przykład na frezarce CNC, czy na jakimś ploterze laserowym, żeby wyciął nam kwadrat przykładowo 10×10, to już teraz powinno to być prawidłowo wykonane i ten parametr powinien zostać zachowany. Zawsze można drugi raz jeszcze przeprowadzić sobie taką kalibrację, to znaczy jeszcze raz zaznaczamy punkt, uruchamiamy narzędzie kalibrowania osi. Ponownie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości oczywiście, czyli jeżeli teraz kliknęłem o to 10 mm, przesunięcie nie przesunęło nam się o 10 mm, to ponownie wykonujemy jeszcze tam kalibrację. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak dokładne mamy narzędzie. Im dokładniejsze narzędzie pomiarowe, tym ten parametr będzie dokładniejszy i tym dokładniejsze będzie nasze urządzenie, ale tutaj na potrzeby tego filmu i tej prowadnicy, no nawet ta suwmiarka mi nie jest jakoś szczególnie potrzebna, bo chodzi o to, żeby Wam pokazać właśnie do czego służy automatyczne narzędzie kalibracji, które macie dostępne w oprogramowaniu OpenBlitz Control. No i to samo możecie zrobić dla każdej osi, czyli macie tutaj dla osi Y i dla osi Z, ewentualnie kiedy ktoś by chciał kalibrować swoje serwo, bo tutaj do Blackboxa również można podłączyć serwo, to też taką kalibrację można przeprowadzić. Mam nadzieję, że przybliżyło Wam to kwestię kalibrowania i ustawiania sterownika Blackbox pod Wasze silniki, Wasze prowadnice liniowe i dzięki temu kalibracja Waszego urządzenia będzie bardzo prosta. Na koniec powiem, że tak jak widzicie tutaj wprowadzenie ustawień do sterownika Blackbox to naprawdę jest bardzo szybki proces, więc jeśli ktoś ma problemy z Arduino, chce uruchamiać swoje narzędzia w krótkim czasie, myślę, że warto jest się zastanowić nad sterownikiem Blackbox od OpenBlitz. Dziękuję Wam za ten film, zapraszam do subskrybowania, do śledzenia nas na naszych social mediach i do zobaczenia wkrótce.